Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 29 sierpnia. Blog dokument pod tytułem Kreowanie rzeczywistości. Proszę Państwa, człowiek się dowiaduje z różnych źródeł, że mamy wielką moc, czy pomocnej wiary, i tak dalej, i tak dalej, żeby uzyskiwać swe cele. Ale czy my potrzebujemy tak zwanych ludzi sukcesu finansowych, czy tam jakichś w innych branżach? Kim są ci ludzie? Ci ludzie wielkiego sukcesu, którzy są na okładkach gazet, bożyszcze różnego rodzaju. Czy już nie za wiele jest takich? Ja nikomu nie zazdroszczę. Są proste rzeczy, które są ważne. Życie, prawda i, jakby to powiedzieć, każdy z nas oczekuje jakiegoś odczucia dobra, przyjemności pewnej z tego, że się jest i że jesteśmy ze sobą tu i teraz. Ale pytanie jest jedno. Kto jaką przyjemność z czego czerpie? Bo jeżeli ktoś czerpie przyjemność z nieszczęścia innych, czerpie z tego, że podłość ma w genach, że generalnie czerpie przyjemność z tego, że jego religia już mówi z góry, że ktoś jest tam narodem wybranym, a cała reszta jest zwykłym bydłem do orania i tutaj już samo w sobie jest robienie nieszczęścia drugiemu i poczucie zadowolenia z tego, że można drugiego zabić, zniszczyć, zaorać w jakikolwiek sposób. Uważa się taka osoba jeszcze, że przecież to wszystko jest normalne. Tak mówi moja religia. Tak mówi Talmud. Dlatego też trzeba opanować wszelkiego rodzaju media, politykę, banki, bo przecież to jest normalne, że kredyt to jest dzisiejsza współczesna lichwa i łańcuch dla większości, ze względu na to, że jak człowiek nie wydaje więcej niż ma, no to nie pasuje do tego społeczeństwa, bo trzeba się pokazać z różnymi rzeczami. Postaw się, nie daj się. Bo trzeba tworzyć swój wizerunek w sposób taki, że jak się gdzieś jedzie, to najlepiej Maybacha wynająć. A ja powiem jedno, tak od siebie skromnie, że mnie jakoś tak generalnie nie zależało na tym, żeby na czyjejś krzywdzie się bogacić czy coś, żeby mieć coś takiego w sobie, tylko żeby coś zbudować, żeby coś było normalnego, żeby sobie tworzyć świat, w którym będzie jakaś symbioza pomiędzy ludźmi i żeby jakoś ze sobą współgrać. A dzisiaj jest tak to wszystko nakręcone, jak jeden drugiego ma w konia zrobić. Dlatego też, korzystając z wzorców, które doznałem od naszego bandyckiego, terrorystycznego państwa, od sędziów bandytów w togach, którzy czerpią pewnie przyjemność z tego, że mogą drugiemu zrobić krzywdę, zniszczyć, skopać i wsadzić do narożnika, ja napisałem do naszego szanownie nam panującego bandyty, pana premiera Morawieckiego, kiedyś pismo, że ten, co właśnie wraca teraz do polityki, pożyczył ode mnie, jako od ruskiego agenta, bo przecież każdy to może przeczytać, taką ilość gotówki, że zabezpieczenie mogła być tylko i wyłącznie terytorium Polski. Terytorium Polski w przeliczeniu 73 tysiące euro za ar. Tego pisma nikt nie zakwestionował.
Nie zakwestionował też nikt w sądzie pieczęci administracji, która zaistniała, która została stworzona przy Unii Europejskiej. Nie zakwestionował też, ani nie zgłosił do prokuratury ZUS, może ja powinienem zgłosić do prokuratury ZUS i bandytów z ZUS-u, że przecież ja na Andrzejki w zeszłym roku, specjalnie na Andrzejki to zrobiłem, ponieważ kasy fiskalne są z plastiku, żeby sobie je wzięli, stopili i powróżyli. Bo niszcząc firmę i niszcząc człowieka, ci bandyci w ZUS-ie oczekiwali ode mnie kupę kasy. Więc ja wziąłem tę kupę kas fiskalnych, potraktowanych odpowiednio młotkiem, żeby czasem ich ktoś nie chciał wykorzystać gdzieś, bo w dzisiejszych czasach to może różnie być, więc zrobiłem z tego totalną miazgę, z tych kas fiskalnych, żeby sobie wzięli i powróżyli ci bandyci w ZUS-ie. Możecie to zobaczyć, bo ten film jest, istnieje i w internecie nic nie ginie. Jakoś nikt nie miał ochoty zgłosić tego do prokuratury, że facet zniszczył około 30 paru kas fiskalnych. Ponieważ nie stać go było w związku z bandyckimi ruchami właśnie ZUS-ów i administracji w Polsce na normalne zakończenie zamknięcia tych kas, ponieważ to wszystko kosztuje. Zamknięcie, odczyt i tak dalej, i tak dalej. Na to wszystko są paragrafy. A że firma została zniszczona właściwie w 2012 roku przez wyrok idiotyczny, żenujący wręcz i bandycki, że ma się oddać pieniądze, których się nie pożyczyło, no to cierpliwość moja, że tak powiem, jest nieskończona. Więc po ilu? Po 9 latach? Zgłaszam wam, bandyci, żeście dostali te kasy i zróbcie sobie z nimi co chcecie, ale powinniście być praworządni, wy bandyci, skurwysyny z ZUS-u, że ktoś przyniósł nam cały worek kas fiskalnych, które powinny być zamknięte zgodnie z ustawami, które są wymyślone przez nielegalny Sejm, nielegalny rząd i przez nielegalne wybory, które są cały czas od ponad 30 lat w Polsce. Zastanawiam się, co zrobić jako właściciel tego obszaru. Z kim tu się dogadać? Z ludźmi takimi jak, którzy działają na rzecz Polaków, tak jak pokazuje to na przykład Marcin Bustowski, zatrute dzieci glifosatem. I nie ma żadnej ekspertyzy, czy można w ogóle je szczepić, co jest w ogóle bandyckim pomysłem elit na jakiś COVID, którego nie ma, którego byłem tropicielem od samego początku, gdzie powiedziałem, że to jest szczepionka, która ma za cel zamordować masy ludzkie. To nie granat. Trochę się za dużo wie w tym temacie i niestety za informacje warte życia dostanie człowiek tylko kopa. Albo jeszcze będzie znienawidzony przez resztę, bo przecież wszystko jest nastrojone i najbardziej, największe prawdy są w telewizorze i przy ekspertach, którzy mają tak naciągnięte kieszenie, że wdadzą każdą ekspertyzę, za którą ktoś zapłaci. A ja powiem jedno. Dla wszystkich ekspertów, którzy mają kuchnię, ocet i sodę. Mieszając sodę z octem, czyli zalać trzeba sodę octem, w jakiejś wysokiej butelce, szerokiej najlepiej, wytworzy się wam dwutlenek węgla, który wyprze całe powietrze z butelki. Jak sobie weźmiecie z takiej butelki, lekko przychylając ją na zapałkę, zapałka zgaśnie, ponieważ będzie tam dwutlenek węgla.
ten dwutlenek węgla, jak delikatnie wlejecie do naczynia dość wysokiego, na dość dokładnej wadze w kuchni, to pokaże się wam jakaś masa. Chociaż nie będziecie widzieć nic, bo będzie się tam znajdowało CO2, które idzie na dno. Ja jestem tylko magistrem, który patrzy po chemii, ceramiki, po ceramice na AGH. Jest bardzo proste doświadczenie. Każdy może zrobić to doświadczenie i być ekspertem i stwierdzić, że jednak pojawiło się coś na skali, że jednak to coś waży. To powiedzcie mi, dlaczego globalnie tak jesteśmy oszukani, że gaz, który jest niezbędny do życia roślin, do fotosyntezy, do wytwarzania, że tak powiem, budulca w roślinach, czyli tego węgla, a efektem ubocznym jest tlen, który dla nas jest niezbędny. Ten gaz jest cięższy od powietrza, a oni mówią o jakimś efekcie cieplarnianym. Zastanówcie się, za co płacimy ogromne jakieś podatki za limity CO2. Ale ta ekspertyza, którą może zrobić każdy, każdy, nieważne jakie ma wykształcenie, tylko wystarczą chęci i logiczne myślenie. Jakim cudem gaz, który jest cięższy od powietrza, może się utrzymać na pójść do góry jakoś i powodować tam jakieś efekty cieplarniane? Proszę się zastanowić, jakich mamy ekspertów i dlaczego my tak globalnie jesteśmy oszukiwani. I dlaczego nikt właściwie, poza jednostkami, takimi jak ja na przykład, kwestionującymi pewne zasady istniejące w przyrodzie, których się nie da zmienić, ponieważ tak było, jest i będzie. Nie da się zrobić lżejszego dwutlenku węgla od powietrza. Dlaczego tolerancyjnie tak podchodzi się do tego? Ponieważ jest to biznes, tak? Jest to biznes elit. Biznes, który załatwia pewne sprawy, niszczy pewne dziedziny i gałęzie gospodarki. Powiem wam jedno, jest to samo ze zdrowiem. Jako chemik wyleczyłem sobie nowotwór, który był u mnie w środku. Pomogłem kilka osobom. Te osoby mogą pomóc komuś innemu. Bo dzielmy się informacją, ale między sobą. I nie za głośno. Bo przecież nie daj Bóg, człowiek, który pokazuje prawdę, jest zagrożeniem dla tej całej globalnej obłudy. Dlatego musi zostać odpowiednio potraktowany przez urzędy, przez tych wszystkich sędziów, przez tych wszystkich bandytów, którzy nazywają się, nie wiem, urzędnikami. Jakimś trafem jakiegoś czasu nikt do mnie nic nie pisze. Może ja zacznę pisać do nich. To taka trochę dziwna cisza jest. A może stwierdzili, że wolą mi dać święty spokój. Nic to. Ja w każdym bądź razie powiem jedno. Ta doza przyjemności u mnie jest bardzo duża, ponieważ kocham ludzi tych, którzy kochają prawdę, którzy się nie boją być otwarci na fakty i na naukę, tą prawdziwą naukę, a nie zmanipulowaną. I to mi daje pewną dozę przyjemności. Dziękuję ślicznie za uwagę.